Powiedzmy jasno, ludzie się kłócą, czy tam będzie, oni dopłacą do nas miliard euro, czy my do nich miliard. Naprawdę oni do nas dopłacają około 1,5 miliarda rocznie, ale proszę Państwa, to jak nam podzieli to na obywatela, to jest 20 groszy dziennie, to są sumy nieważne. Przepisy, jakie do nas nachodzą, które krępują naszą działalność, ale ludzie nasze mogą być głupsze, prawda? To jest problem, a nie te 20 groszy, które dostajemy od wspólnoty europejskiej. Natomiast chcę powiedzieć jedno, jest jeden kraj, jedno państwo, które weszło do wspólnoty europejskiej o wiele, z dawnej demoludów, o wiele przed nami, jest to NRD. Dostało 900 miliardów euro dotacji na kraj wielkości połowy Polski. Jest w ruinie. Otóż, widzi pan, wam się wydaje, że pieniądze dają szczęście, że pieniądze dają gospodarkę. Nie. Bogactwo pochodzi z pracy. Polska może zamienić panu wszystko, co tu jest, na złoto i będziemy w sytuacji króla Midasa. Praca daje bogactwo, nie złoto. Hiszpania i Portugalia dostały z swojej Ameryki Łacińskiej ogromnej ilości złota i przestały się liczyć.